Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj materiał, którego wcale nie chciałem nagrywać. Zapraszam. Progresiści, którzy otaczają papieża Franciszka, czekali na śmierć Benedykta XVI. Czekali i się doczekali i teraz rewolucja może pójść naprzód. Pod materiałem Co jest nie tak z Polonią Christianą TV ukazało się bardzo dużo komentarzy w bardzo podobnej treści i te, które się ukazały, też dostawały zawsze bardzo dużo łapek w górę. Te materiały, te komentarze konkretnej treści, mianowicie dlaczego ksiądz nie podał przykładów? Ja wcale nie czuję się przestraszony tymże materiałem. W tamtym materiale mówiłem o tym, że wcale nie odradzam oglądać Polonii Christiany. Jednak zwracam uwagę na to, że oglądanie tego typu materiałów może niestety dosyć często powodować pewne nagrzanie widza. No i pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale jak to, o co chodzi? My wcale nie jesteśmy nagrzani. Niektóre komentarze były żywym dowodem na to, że faktycznie widzowie są dosyć nagrzani, jednak uznałem, że warto podać pewne przykłady, skoro to są faktycznie setki osób, które chcą, żeby podać im przykłady, no to myślę, że warto ze względu na po prostu dobro dusz tych osób, które oglądają kanał Polonia Christiana i zasadniczo bez wątpienia czerpią mnóstwo cennych informacji z tego kanału, ale jednak myślę, że warto, żeby te osoby, które najwyraźniej, nawet gdy o tym mówię, to nie są w stanie dostrzec, co konkretnie mam na myśli. No to znaczy, że albo ja mówię o rzeczach, których nie ma, to jest pierwsza opcja, albo te rzeczy tam jednak są, ale dla tych osób w ogóle to nie jest oczywiste. Skoro takich osób jest bardzo dużo, no to znaczy, że albo faktycznie tych rzeczy tam nie ma, albo jednak są i warto, żeby te osoby to dostrzegły, a są to najwyraźniej osoby zainteresowane kryzysem w Kościele, żywo zainteresowane losem Kościoła, a więc warto, żeby takie osoby wiedziały, jak się rzeczy mają. Od razu na samym początku tego materiału zaznaczam ponownie, że w ogóle nie o to mi chodzi, żeby komuś odradzać korzystanie z kanału Polonia Christiana. Uważam, że dobrze, że ten kanał istnieje, choć bez wątpienia z pewnymi tezami tam proponowanymi bym polemizował. Teraz do rzeczy, to znaczy postaram się na przykładzie konkretnych wypowiedzi, konkretnych materiałów pokazać, o co mi chodzi z tym nagrzewaniem, albo tak trochę w cudzysłowie straszeniem. No znowu zaznaczam, że chodzi o pewne akcenty, a nie o to, że tam są materiały, które mają od razu po prostu wzbudzić jakąś panikę i to jest celowe albo nie celowe. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, że przy przekazywaniu materiałów, treści, które zasadniczo wskazują na realne i ważne problemy, można, gdy się za bardzo na pewne rzeczy nie zwróci uwagi, wywołać efekt, który będzie miał bardzo poważne skutki uboczne. I czasami może się nawet okazać, że będzie efekt końcowy będzie gorszy niż stan początkowy. To znaczy, że skutki uboczne będą tak negatywne, że dobre informacje, które zostają przekazane, trudno jest stwierdzić wtedy, czy te dobre informacje, które zostały przekazane, były tak cenne i ich posiadanie jest tak istotne, że może usprawiedliwić negatywne skutki uboczne, które przy tym są. Mówiłem o tym w poprzednim materiale, więc nie będę tutaj tego powtarzał po raz kolejny. Może spójrzmy na konkretne przykłady. Paweł Chmielewski to jest program Na Straży. Szczęść Boże. Progresiści, którzy otaczają papieża Franciszka, czekali na śmierć Benedykta XVI. Czekali i się doczekali i teraz rewolucja może pójść naprzód. Już kwestia samego intra jest dosyć ciekawa. To znaczy, czy
to ma bardzo duże znaczenie? Nie. Ale jednak tworzy to pewien nastrój. Jeśli to jest taka, powiedzmy, tajemnicza muzyka i ona właśnie wprowadza taki nastrój jakiegoś takiego niepokoju, takiego, o, tutaj coś takiego będzie tajemniczego się działo, będą jakieś tajemnice ogłaszane, to jest pewien zabieg, który nie jest sam w sobie zły, ale który już buduje pewną atmosferę. Jako układanka w całości ma swoje znaczenie. Tu może zaznaczę przy tej okazji również kwestię miniaturek. Jak tylko wpisałem po prostu na YouTubie Polonia Christiana, to pierwsze dwa materiały, które tam wyskoczyły, to były właśnie te miniaturki, które teraz pokażę. I one faktycznie mają na Polonii Christianie bardzo często taki katastroficzny wydźwięk. Zwracam uwagę, że to nie jest to samo, co prezentowanie na miniaturce jakiejś, powiedzmy, jakiegoś chwytliwego hasła. Dlaczego to nie jest to samo? Naturalnie miniaturka powinna być chwytliwa. Zadaniem miniaturki jest przykuć uwagę w pierwszych sekundach, nawet w pierwszej sekundzie. Chodzi o to, żeby zainteresować widza, żeby przeczytał tytuł. Takie jest zadanie miniaturki zasadniczo. A więc jest naturalne, że one są takie dosyć, powiedzmy, krzykliwe. Muszą uderzyć od razu w pierwszej sekundzie, żeby widzowi się w ogóle chciało przeczytać ten tytuł. I to jest dobre i naturalne, to znaczy jest to zgodne z kanonami tej sztuki, w cudzysłowie, tegoż rzemiosła. Natomiast można zrobić miniaturki, które rzucają się w oczy, a które jednocześnie nie są jakieś takie bardzo katastroficzne. Nie musi być od razu o końcu świata i o tym, że to oni czekali na śmierć Benedykta XVI. Chodzi mi znowu o nastrój, który zostaje wytworzony. Znowu, to nie jest nic złego. To nie jest coś, co jest samo w sobie złe. To jest znowu kolejny element układanki, która jako całość będzie tworzyła pewien obraz. A więc mamy najpierw miniaturkę, później tytuł. Tutaj tylko dodam, że miniaturka jest w pełni usprawiedliwione, że ona ma chwytać uwagę od razu. To jest jej zadanie. W pierwszej sekundzie złapać uwagę po to, żeby przeczytać tytuł. Moim zdaniem lepiej, żeby tytuł był już informacyjny. To znaczy, żeby on nie był szokujący, a informacyjny. Czyli właśnie tutaj szok, ważne, mocne, pilne w tytule moim zdaniem są niepotrzebne. Być może w jakiś sposób algorytmy YouTube'a to lubią, być może to jest w jakiś sposób proponowane. Ja tego nie wiem, ale uważam, że tutaj już jest to dużo mniej uzasadnione niż w przypadku miniaturki. Skoro już ktoś czyta tytuł, to moim zdaniem nie potrzebuje tam wielkimi literami informacji, że to jest ważne i mocne i pilne. Ale znowu, jest to tylko jeden taki mały element układanki. Samo w sobie to nie jest nic złego, ale jest to kolejny element układanki, które sobie zapamiętujemy i które sobie składamy w tym materiale razem. Następnie po tym takim intrygującym, niepokojącym intro, niepokojącym przede wszystkim przez muzykę, która jest w tle, następuje wstęp. Wstęp, który jest ikoniczny z punktu widzenia tego, o czym tutaj mówimy. To jest właśnie to, o czym mówię. Znowu, jest w pewnym stopniu zrozumiałe, że pierwsze sekundy materiału mają zainteresować, ale jednak można interesować na różne sposoby. I znowu, nie twierdzę, że ten sposób zainteresowania widza, przykucia jego uwagi jest sam w sobie zły. Nie, nie jest sam w sobie zły. Ale trzeba go dobrze dozować. Trzeba mieć świadomość, że to jest sposób przykucia uwagi, który odwołuje się do bardzo konkretnej emocji, mianowicie do właśnie strachu, ewentualnie gniewu. To znaczy wzbudza albo ten sposób wprowadzenia materiału, oto rewolucjoniści czekali tylko na śmierć, teraz nadszedł ich czas. To parafrazuję, oczywiście wiemy, jak to wyglądało w oryginale, niewiele inaczej w sumie, ale chodzi o to, że ten sposób wprowadzania materiału nie odwołuje się do sfery intelektualnej, tylko odwołuje się bardzo mocno w pierwszej linii do sfery emocjonalnej i to nie do tej sfery takiej, powiedzmy, nie wiem, właśnie wzbudzającej na poziomie emocji chociażby, ale jednak pewien spokój, zadowolenie czy jakąkolwiek radość, wzruszenie, dumę, tak, tylko odwołuje się do konkretnych emocji, raczej to będzie zależnie od charakteru właśnie strach, albo jakiś gniew. O, co ci tutaj rewolucjoniści robią? Albo co ci rewolucjoniści będą tutaj robili?
ma to na początku, w pierwszych sekundach materiału pewne uzasadnienie. Nie twierdzę znowu, że to jest samo w sobie złe, ale jest to kolejny element do naszej układanki. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. I śmierć w kończącym się właśnie roku 2022 Benedykta XVI może być rozpatrywana w sposób symboliczny jeszcze z jednego powodu. Otóż Benedykt XVI umiera w roku, w którym zmienia się kształt kościoła, jaki znamy, z kościoła hierarchicznego na tak zwany kościół synodalny. Ten ostatni dzień roku 2022 to jest ostatni dzień roku, w którym trwa synod, rozpoczął się synod do spraw synodalności, w którym przez pełny rok trwały debaty o tym, jaka ma być przyszłość kościoła, a decydować o tym mają rzekomo, według rewolucjonistów, ludzie świeccy, a nie papież i hierarchia, jak było przez poprzednie stulecia. A więc można powiedzieć, że Benedykt XVI nie doczekał roku 2023, kiedy efekty tego, do czego doprowadzi droga synodalna, będą już coraz bardziej widoczne. Co jest dziwnego w tym fragmencie? Zasadniczo nie ma w tym nic bardzo dziwnego i znowu nie ma w tym nic złego. Natomiast pasuje to bardzo dobrze do tego, o czym dzisiaj i ostatnio też mówiliśmy. Mianowicie, tworzenie takiej narracji, takie przedstawianie sprawy śmierci Benedykta XVI, w zasadzie kardynała Ratzingera i byłego Benedykta XVI. Przedstawienie tego w ten sposób, taki głęboko symboliczny, że oto Benedykt XVI nie doczekał tego roku 2023, kiedy to zakończy się rozpoczęty w 2022 synod o synodalności. To jest takie głęboko symboliczne, bo Benedykt nie zobaczy tego momentu, gdy ci rewolucjoniści będą dalej uderzali, jak to rewolucjoniści twierdzą, gdzie to świeccy będą decydowali, co będzie w kościele. Gdy tutaj moduluję w jakiś sposób ton i dodaję gestykulację, to chodzi mi o to, żeby podkreślić to, co uważam za tutaj warte dostrzeżenia w tej wypowiedzi. Nie twierdzę, że ona jest sama w sobie jakaś egzaltowana i jakaś patologiczna. Absolutnie nie. Natomiast jest tutaj bardzo wyraźnie widoczny taki ton, można powiedzieć, prawie że prorocki. Na zasadzie, oto umarł ten wielki mąż Boży, o czym za chwilę będziemy sobie jeszcze słyszeli właśnie na Polonii Christianie. Oto umarł ten wielki mąż Boży i nie dotarł, nie dotrzymał, nie zobaczy już tego, co nam rewolucjoniści gotują. To jest mniej więcej ta myśl. Oto ten katechon nie dotrwał do tego, nie zobaczył tego, co nam rewolucjoniści będą gotowali. Ta myśl gdzieś tam przebrzmiewa przez ten tekst i to jest kolejny element układanki. To znaczy, tego typu rzeczy mam na myśli właśnie. To, o czym powiedzieliśmy wcześniej i to, co słyszeliśmy tutaj. To są informacje, bodźce, które są cały czas prezentowane, które cały czas docierają do widza. Spójrzmy sobie na kolejne układanki, na kolejne elementy tejże układanki, bardzo podobne właśnie do tego, co widzieliśmy tutaj, a być może bardziej wyraźne nawet. Myślę, że Benedykt XVI, niezależnie od tego, czy mówimy, że jest katechon, że był katechonem, prawda, posługując się językiem biblijnym, czy staramy się to w takich bardziej zwykłych kategoriach wyjaśnić, no był jednak tym, kto pewne rzeczy mógł powstrzymywać samą swoją obecnością, który to robił, powstrzymywał, wiemy o tym. Teraz go zabrakło, teraz naprawdę wiele rzeczy może się stać i mówię o tym dlatego, nie żebyśmy się przerażali, ale dlatego, żebyśmy się do tego po prostu przygotowali. Zwłaszcza jest to wielkie wyzwanie dla wszystkich teologów w Kościele katolickim. Ja jestem tylko dziennikarzem, ale jest naprawdę w Polsce niemało teologów, którzy, myślę, powinni teraz, biorąc pod uwagę fakt, że może dojść do prób zmiany duszpasterskiej w tych wszystkich obszarach, powinni sięgnąć do różnych dokumentów papieskich i przygotować książki, artykuły, konferencje, które będą stawać w obronie nauki Kościoła katolickiego tak, abyśmy wszyscy w Kościele katolickim w Polsce, nie tylko w Polsce, mieli na stole gotowe argumenty. Tutaj już dosłownie Benedykt XVI zostanie nazwany katechonem, czyli to jest w języku biblijnym ten, który powstrzymuje antychrysta przed przyjściem. To jest patetyczne. Używanie tego określenia wobec Benedykta XVI jest moim zdaniem jednak nad wyraz patetyczne.
Pamiętamy też wstęp do tego materiału, który również miał taki właśnie styl. To było taki, co rewolucjoniści nam zgotują. Oni tylko czekali na śmierć Benedykta XVI, w zasadzie kardynała Ratzingera. No i teraz to już będzie się działo. No i tutaj mamy dokładnie to samo. To był ten, który powstrzymywał antychrysta i teraz w domyśle, no to teraz już nadejdzie ten antychryst. I tutaj pan redaktor zastrzega, i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo słuszne, że nie o to mu chodzi, żeby straszyć, cieszę się, ale o to, żeby teolodzy się przygotowali do tych konfliktów, tych trudności, tych konfliktów teologicznych, które mogą nadejść. I to jest bardzo słuszne. Zasadniczo w ogóle ten materiał, który teraz ostatnio zacytowałem, on będzie oczywiście też podlinkowany. I jak najbardziej uważam, że to jest materiał zasadniczo wart obejrzenia. Jednak to jest jednocześnie materiał, który ma bardzo wyraźny ten taki charakter nagrzewająco straszący. Trochę to jest na wyrost to określenie nagrzewająco straszący, ale jednak pomimo zapewnienia, że nie o to chodzi, żeby straszyć, ja się cieszę, że nie o to chodzi i też byłem przekonany, że nie o to chodzi w tych materiałach, ale jednak jest to bardzo wyraźne. Od miniaturki przez wstęp, muzykę, która gra na wstępie, potem taki bardzo mocny wstęp już samego redaktora, nie intro, tylko ten wstęp redaktora z właśnie rewolucjonistami, którzy już teraz zaatakują, katechon, odwołanie się do katechona, czyli w zasadzie zapowiedź, że teraz oto nadchodzi antychryst i będzie się działo. To jest materiał, który zawiera bardzo dużo takich bodźców, które wysyłają taki sygnał: uwaga, oto teraz są takie bardzo niebezpieczne czasy, oto teraz katechon się wycofał, oto nadejdzie antychryst, oto rewolucjoniści będą teraz działali. Żeby było jasne, ja nie twierdzę, że czasy nie są niebezpieczne, szczególnie dla duszy, i nie twierdzę, że rewolucjoniści nie będą działali, z całą pewnością będą działali, natomiast twierdzę, że najlepiej przygotujemy się na odpór, na walkę z tymi rewolucjonistami wtedy, kiedy zachowamy spokój umysłu. I tutaj słusznie też pan redaktor zauważa w tym cytowanym fragmencie, że on jest dziennikarzem, a nie teologiem. I to jest słuszne, też nie jest duszpasterzem, to znaczy jego zadaniem jest po prostu podać informacje. A ja wskazuję z mojej strony właśnie jako duszpasterz, że ten sposób podawania informacji nie jest optymalny, że jako katolików, tradycjonalistów stać nas na więcej. Stać nas na podawanie informacji w sposób, który będzie spokojny i rzetelny, bez tej niepotrzebnej farsy, farsa to może za dużo powiedziane, bez niepotrzebnego patosu, bez niepotrzebnego wzbudzania zagrożenia. Uważam, że tak, miniaturka może być krzykliwa. Uważam, że tak, intro powinno być takie intrygujące. Tak, uważam, że wstęp powinien zaciekawić widza, tak. Ale myślę, że tutaj każdy z tych elementów jest o to pół kroku za daleko. I czasami pół kroku w złą stronę. Czasami lepiej jest zaintrygować w inny sposób, a nie w ten sposób taki lękowy. Uważam, że jest w sporej części materiałów na tym kanale, na kanale Polonia Christiana, jest to o pół kroku za daleko. I dlaczego zwracam na to uwagę? Nawet niekoniecznie w tym sensie, że o, teraz Polonia Christiana musi to zmienić. Jeśli ktoś uzna tam, że faktycznie może coś jest na rzeczy, może spróbujemy to troszkę inaczej zrobić, to ja będę przeszczęśliwy. Natomiast już dużo, dużo dobrego bym osiągnął, czy osiągnąłbym to, co bym chciał, gdyby po prostu widzowie kanału Polonia Christiana się nad tym zastanowili i trochę bardziej świadomie do tego podeszli. Gdyby właśnie widać, że w dużej mierze są tego nieświadomi po tych komentarzach pod poprzednim filmem, że nie, w ogóle nas to nie straszy, nie, to wszystko jest super, idealnie. Widać, że brakuje zrozumienia tego problemu. Ja bym chciał, żeby to zrozumienie było po to, żeby bardziej świadomie do tego podejść, bo w zasadzie to nie jest taki poziom, taka ilość, która byłaby jakaś głęboko szkodliwa dla człowieka, który jest tego świadom. Ale człowiek, który jest tego nieświadom, siłą rzeczy, człowiek, który jest nieświadomy pewnego zagrożenia, chłonie wszystko, co jest, i jeśli gdzieś tam nawet w zdrowej potrawie jest odrobina jakiegoś czegoś szkodliwego i człowiek to nieświadomie przyjmuje, to może to mu zaszkodzić. I o to mi właśnie chodzi, żeby tutaj być świadomym, że są tutaj pewne elementy,
które mogą wyrobić pewną nieprawidłowość w niższych władzach naszej duszy. Pewien brak proporcji, brak zrównoważenia, jeśli chodzi o niższe władze naszej duszy, czy w ogóle o władze naszej duszy, no bo wyższe władze, rozum i wola, powinny dominować nad niższymi, nad władzą pożądawczą i gniewliwą. I gdy za bardzo się pobudza tą władzę gniewliwą, to wtedy władza rozumu ma problem, żeby nad nią zapanować, wytrąca to człowieka z równowagi, no i wtedy następuje to, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Takiego człowieka łatwo jest manipulować, działa on bardzo nieroztropnie, niewłaściwie, jest niebezpieczny i dla siebie i dla innych, czasami w stopniu minimalnym, ale jednak szkodzi mu to po prostu. I uważam, że to pół kroku za daleko w różnych elementach na Polonii Christianie, w ich materiałach, może niektórym w tym sensie zaszkodzić. Nie jakoś tak, że od razu wpadną w jakieś poważne grzechy, ale długofalowe, nieświadome łykanie tego typu informacji moim zdaniem może wprowadzić w duszy pewien nieporządek i dlatego o tym tutaj mówię. Podam jeszcze jeden przykład z rozmowy z księdzem Chmielewskim, który jest w trochę innym stylu, ale jednak jest dosyć podobny, jeśli chodzi o, powiedzmy, zagrożenie związane z tym. Tutaj też chciałbym na początku zauważyć, że jak najbardziej popieram wszelkie możliwe inicjatywy modlitewne, to znaczy w tej rozmowie ksiądz Chmielewski mówi o tym różańcu, odmawianym w intencji pokoju na świecie, o tym różańcu, który ma uratować świat i że to modlitwa uratuje świat. To wszystko jest prawda, ale jednak będzie tutaj znowu pewien punkt, w którym idziemy o krok w niewłaściwą stronę w tym materiale i na to zwrócę uwagę. Musimy sobie uświadomić też to, co gdzieś jest głęboko w moim sercu, że jesteśmy bardzo podobni do Izraela. Izrael miał za zadanie przygotowania przyjścia pierwszego Mesjasza. My mamy też szczególne zadanie, wydaje się, dane nam przez niebo, aby przygotować jego powtórne przyjście. Czy my rozpoznajemy dzisiaj czas nawiedzenia? Czy my naprawdę rozeznajemy, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła, szczególnie Kościoła w Polsce? I to jest pytanie, które powinno wybrzmieć dzisiaj w sercach wszystkich nas wierzących, kapłanów, biskupów, całej naszej hierarchii kościelnej. Czy my naprawdę zdajemy sobie sprawę, co nadchodzi? I czy mamy świadomość tego, do czego nas dzisiaj wzywa Matka Boża? Do jakiego zrywu modlitwy i pokuty? To jest to, z czym dzisiaj w szczególny sposób chodzę, modlę się i rozeznaję. Modlę się o szczególną świadomość dla kapłanów, dla biskupów. Przecież my naprawdę mamy światłych kapłanów, światłych biskupów. Mamy wspaniałych ludzi, którzy mają serca wyczulone na to, co się zbliża, co się dzieje. Odwagę dzisiaj w podejmowaniu decyzji, które mogą być niepopularne, które mogą być sprzeczne z poprawnością polityczną czy geopolityczną, którą dzisiaj tak bardzo świat nam chce wcisnąć. Czy my naprawdę odpowiemy dzisiaj na to wezwanie nieba i staniemy jako ci, którzy pokażą, gdzie można spodziewać się tylko i wyłącznie ratunku przed samozagładą, przed zagładą świata, jaka grozi dzisiaj naprawdę całej naszej planecie. Mamy tutaj do czynienia z prezentowaniem takiego fałszywego mesjanizmu narodu polskiego. Tak jak Izrael miał przygotować pierwsze przyjście Mesjasza, tak Polska ma przygotować drugie przyjście Mesjasza. I przy tym powołuje się ksiądz Chmielewski na ponoć prorocką wypowiedź kardynała Chlonda, na prywatne objawienia. Ksiądz Chmielewski tam odwołuje się do świętej Faustyny, ale mówi tam wtedy o tej iskrze, która wyjdzie z Polski. Mi się wydaje, że ten cytat nie jest ze świętej Faustyny, o iskrze, która wyjdzie z Polski, ale tutaj pewności nie mam i zostawiam to specjalistom. Jeśli ktoś ma pewność, że jest albo nie jest, to proszę napisać w komentarzach. Najlepiej, jeśli ktoś jest pewien, to faktycznie z odnośnikiem, skąd to dokładnie jest. W każdym razie ksiądz Chmielewski, powołując się na dosyć ogólne, w cudzysłowie, proroctwo, no bo kardynał Chlond po prostu powiedział te słowa,
To nie jest jakiś, znaczy nie ma żadnych dowodów, że były to słowa prorockie. W przypadku, niezależnie od tego, czy jest to siostra Faustyna, czy jest to jakaś inna mistyczka i wizjonerka, są to objawienia prywatne. Objawienia prywatne mają to do siebie, że nawet gdy są przez Kościół zatwierdzone, to jedyną informacją, którą Kościół podaje, gdy zatwierdza takie objawienia, to jest to, że tam nie znaleziono nic przeciwko wierze. To nie oznacza, że każde słowo tam jest faktycznie przez Boga natchnione. I w prawdziwych objawieniach mogą się zdarzyć błędy. Mogą się zdarzyć rzeczy, które ta dusza przyśniła w jakiś sobie sposób, albo jej wyobraźnia w jakiś sposób tego, no powiedzmy, zwiodła tą osobę na manowce. To nie jest wykluczone w przypadku objawień prywatnych. I to, co mówię, jeśli dla kogoś jest kontrowersyjne, no to proszę mi wierzyć, że tak Kościół do tego podchodził zawsze. Znaczy zawsze zbadanie i potwierdzenie jakiegoś objawienia prywatnego oznaczało tylko i wyłącznie tyle, że nie znaleziono tam nic przeciwko wierze. I zasadniczo w stwierdzeniu, że iskra wyjdzie z Polski, nie ma nic przeciwko wierze, jako takim w tym stwierdzeniu. Niezależnie od tego teraz, czy faktycznie ono jest u siostry Faustyny, czy nie. Samo takie stwierdzenie nie jest jakieś, nie jest przeciwne wierze. Natomiast dlaczego nie jest wystarczającym powodem, żeby przyjmować, że Polska ma przygotować drugie przyjście Pana Jezusa, ponowne przyjście Pana Jezusa? Dlatego, że to jest stwierdzenie bardzo, bardzo ogólne i na podstawie ogólnych stwierdzeń pojawiających się w jakichś objawieniach prywatnych naprawdę nie można wyciągać tak daleko idących wniosków, nie można stawiać tak mocnych tez, że oto Polska teraz jak ten Mesjasz narodów przygotuje ponowne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest niebezpieczne? Wszyscy nauczyciele życia duchowego, no chociażby Jan od Krzyża, mówią o tym, że w duchowości należy unikać wszelkiego pragnienia wyjątkowości. Za wszelką cenę należy tego unikać i podają to jako jedną z podstawowych metod, w jaki dusze pobożne zostają zwiedzione na manowce. Poprzez jakieś pragnienie jakiejś wyjątkowości, jakichś wyjątkowych zdarzeń, jakichś wyjątkowych osiągnięć, jakiejś wizji, jakiejś wyjątkowej misji i tak dalej. Pan Bóg czasem komuś faktycznie jakąś wyjątkową misję daje, bez wątpienia. I plan Boży przewiduje różne rzeczy w historii zbawienia. Natomiast nigdy nie należy tej wyjątkowości szukać i nigdy nie należy jej sobie przypisywać. Jeśli Pan Bóg chce, żeby ktoś jakiś wyjątkowy plan wykonał, to On wykona ten wyjątkowy plan tylko wtedy, jeśli będzie na tyle pokorny, że nie będzie tego szukał, nie będzie tego chciał i nie będzie tego sobie przypisywał. Tylko wtedy będzie mógł, będzie zdolnym narzędziem do wykonania jakiegoś wyjątkowego planu. A więc trąbienie o tym, że teraz Polska przygotuje przyjście Mesjasza i że Polska uratuje świat i tak dalej, nie służy wcale jakiejś misji, którą Polska miałaby wypełnić. Jeśli Pan Bóg przewidział jakieś wyjątkowe miejsce dla Polski w historii zbawienia, to nie służy temu pompowanie takiego poczucia, że jesteśmy wyjątkowi i tak dalej. Jak najbardziej służy temu modlitwa, jak najbardziej służy temu nawoływanie do pokuty, nawrócenia i do modlitwy, co ksiądz Chmielewski w tym materiale robi i to jest jak najbardziej dobre. Natomiast niepotrzebne jest to pompowanie poczucia wyjątkowości, zwłaszcza, że stoi na tak słabych fundamentach. Naprawdę, to, że gdzieś w prywatnych objawieniach jest powiedziane tu i tu i tu, to nie jest żaden dowód, a wręcz przeciwnie, może być bardzo łatwo sztuczką złego ducha po to, żeby zwodzić dusze pobożne. Tak jak to mówi właśnie chociażby święty Jan od Krzyża w swoich dziełach, chociażby w Nocy Ciemnej, ale nie tylko, to znaczy we wszystkich jego dziełach ten motyw się pojawia, że dusza, która pragnie czegoś wyjątkowego, dostanie, ale od złego ducha. Od Boga nigdy taka dusza nie dostaje nic wyjątkowego, żadnych wyjątkowych darów, wyjątkowego powołania. To dusza, która chce w jakiś sposób czegoś wyjątkowego. Tylko dusza pokorna, która nie dowierza tym darom Bożym, jest bardzo powściągliwa i czuje się nie tylko niegodna, ale wręcz nieodpowiednia do przyjęcia tych Bożych darów. Nie oczekuje tego w żaden sposób, tylko taka dusza może je przyjąć. A więc takie pompowanie mesjanizmu jest otwieraniem nas na działanie złego
ducha. Jest otwieraniem nas na sekty w pokroju Mariawitów czy pokroju działalności księdza Natanka, bo to również jest rodzaj herezji bardzo podobnej do Mariawitów, takiej prawdziwie, w cudzysłowie, prawdziwie polskiej herezji, to znaczy wynikłej naprawdę z naszych narodowych cech i również bardzo niebezpiecznej, takiej właśnie fideistycznej, bazującej na prywatnych objawieniach, na jakimś takim poczuciu wyjątkowości, co jest bardzo jasno wykazane przez całą tradycję Kościoła, taką tradycję astetyczno-mistyczną duchowości katolickiej, jako najprostsza droga do zwiedzenia. Gdy człowiek szuka czegoś wyjątkowego, szuka objawień, wyróżnienia, gdy człowiek tego chce, szuka tego i na przykład stawia to później ponad jakieś objawienia, ponad magisterium Kościoła, ponad tradycję. Jest to najprostszy znak tego, że taka osoba została zwiedziona. Tutaj to jakby nie mówię o księdzu Chmielewskim, że on został zwiedziony. Ja tego nie wiem. Myślałem tutaj przede wszystkim o księdzu Natanku i ich odrzucaniu faktycznie tradycji Kościoła, na przykład kwestia komunii świętej udzielanej przez diakona, która u niego jest traktowana jako coś bezbożnego, bluźnierstwo prawie, że pomimo, wbrew wieloset letniej tradycji Kościoła, najprawdopodobniej i tysiącletniej tradycji Kościoła. Święty Tomasz już o tym pisze, że diakon może udzielać komunii świętej, ale oczywiście wizjonerka księdza Natanka ma większy autorytet niż cała tradycja Kościoła. Do tego prowadzi, do takiej postawy prowadzi człowieka przekonanie, że ja jestem kimś wyjątkowym, albo ktoś jest kimś wyjątkowym, albo my musimy otrzymać jakieś wyjątkowe objawienie, albo powinniśmy otrzymać. Poczucie wyjątkowości w pobożności jest mordercze. Jest jedną z podstawowych pokus złego ducha. Dlaczego mówię o tym w tym materiale? Bo jest to taka mieszanka wybuchowa. Z jednej strony dużo jest na Polonii Christianie tych materiałów, które zawierają ten taki aspekt rewolucjoniści, tylko na to czekali, teraz uderzą, katechon się wycofuje, a więc antychryst nadchodzi. Benedykt XVI umiera właśnie teraz, to ma takie symboliczne, ogromne znaczenie, bo to właśnie teraz ten synod się kończy, który się zaczął, a teraz będzie się kończył i już będzie koniec. No i teraz, ale oto nadchodzi wielki polski mesjanistyczny naród i uratuje cały świat. To te fragmenty, które wybrałem, a naprawdę nie szukałem tych fragmentów długo. Obejrzałem, przygotowując się do tego materiału w tym konkretnie celu, obejrzałem dokładnie te materiały. To znaczy nie było tak, że szukałem, że klikam jeden, drugi, trzeci, czwarty i wybieram sobie któreś. Nie, po prostu obejrzałem kilka materiałów i wybrałem pierwsze lepsze, tak? Ostatni, jeden z ostatnich, jakiś popularny, tak po prostu wybrany na chybił trafił i od razu trafiam na te rzeczy, które mnie interesują, których w tych materiałach tutaj szukałem. Czy to nie są jakieś wybrane, to jest po prostu, to są po prostu materiały, które mi się wyświetliły jako pierwsze i na podstawie których znajduję. Chodzi o to, że to nie jest tak, że w co 15 materiale takie rzeczy są, tylko bardzo często te rzeczy można znaleźć. Jakie rzeczy? Rzeczy niepokojące, rzeczy, które przemawiają nie w pierwszej linii do rozumu i woli, nie kształtują w ten sposób w pierwszej linii człowieka cnotliwego, panującego nad sobą, tylko przez to, że za dużo odnoszą się do ludzkiej emocjonalności, przez to raczej go wytrącają z równowagi, czy posiadają bardzo wyraźny ten taki aspekt, bardzo wyraźną możliwość, zagrożenie wytrącenia człowieka z równowagi. Czy to poprzez te takie patetyczne wypowiedzi na temat rewolucjonistów, katechona i zagrożeń, które nadchodzą. Te zagrożenia nadchodzą, ale można o nich informować inaczej. Czy to poprzez patos tych wypowiedzi, czy poprzez patos tych wypowiedzi, że my jesteśmy wyjątkowi, jak to właśnie było teraz u księdza Chmielewskiego, to my jesteśmy wyjątkowi, to my uratujemy ten świat, to my to zrobimy. Uwaga, tak? I jedno i drugie jest niebezpieczne i jedno i drugie raczej przemawia do tych niższych władz duszy. Podsumowując, oczywiście, że dziennikarz nie jest duszpasterzem i teologiem i jego zadaniem jest przede wszystkim informować. Ale ja bym chciał, żeby kanały, które są katolickie, które
starają się być na swój sposób tradycyjnie katolickie. Ja bym chciał, żeby takie kanały podchodziły do tych informacji lepiej. To znaczy, żeby podawały informacje w ten sposób, żeby one faktycznie oddziaływały przede wszystkim na rozum i wolę, żeby one pomagały w kształtowaniu naprawdę szlachetnych ludzi, ludzi o silnej woli i światłym rozumie. A do tego potrzeba, żeby nie akcentować przesadnie tych niższych władz duszy, żeby nie podkręcać przesadnie tych niższych władz duszy, czy to przez patetyczne pochlebstwa w stylu mesjanizmu, czy to przez patetyczne słowa o zagrożeniach, które nadchodzą, jak to przedstawiłem na tych wybranych fragmentach. Nie twierdzę, że to, co pokazałem, jest jakieś mega patologiczne. Twierdzę, że to jest pół kroku w niewłaściwą stronę, być może w pewnych miejscach krok w niewłaściwą stronę. Twierdzę, że to są rzeczy, które łatwo można skorygować, a które nawet jeśli nie zostaną skorygowane, to jeśli człowiek będzie tego świadom, to może już w dużej mierze uniknąć tych negatywnych skutków. Tych rzeczy, które zasadniczo są dobre, bo powtarzam jeszcze raz, zasadniczo te materiały, które tutaj zacytowałem, to nie są złe materiały. One po prostu mają w pewnych punktach pewną niewłaściwość, przed którą chciałbym ostrzec. Jeśli ktoś uważa w ogóle, że takie materiały nie mają sensu, to odsyłam też do ostatniego materiału, czy portal dominikanie.pl mnie zbanował. Tam mówiłem trochę o tym, jak działają takie internetowe dyskusje. To znaczy mówiłem o tym, że dla kanałów jest to dobrze, gdy toczy się jakaś dyskusja i jest korzystne i dla Polonii Christiany, i dla mnie, gdy następuje taka dyskusja, bo powoduje to pewne zainteresowanie wokół tych kanałów, wzbudza to jakieś, każda taka kontrowersja, taka dyskusja wzbudza pewien ruch wokół tych kanałów, a to jest dla nich pozytywne. Niezależnie od tego, czy jest to krytyczne, czy niekrytyczne, w sensie, czy materiały, które osoby nagrywają takie kanały są krytyczne, czy nie. Zawsze takie rzeczy są pozytywne, więc z mojej strony to nie jest w żadnym wypadku próba zaszkodzenia zaszkodzenia Polonii Christianie. A więc pozdrawiam serdecznie widzów Polonii Christiany, którzy dotarli aż do samego końca i jeśli ktoś z Polonii Christiany, z redaktorów też obejrzał do końca, to również bardzo serdecznie pozdrawiam i naprawdę życzę, żeby Polonia Christiana miała 1 000 000 subskrybentów. Ale jednocześnie życzę, żeby pewne rzeczy jednak poprawić. Są to błędy moim zdaniem niedostrzegalne dla wielu i być może wielu będą się wydawały bardzo drobne, ale myślę, że naprawdę warto to skorygować. Jeśli ktoś chce skorygować jakieś moje błędy, bardzo proszę. Jeśli Polonia Christiana chce skorygować moje błędy, bardzo proszę. Będę bardzo z tego powodu zadowolony. No, moim widzom oczywiście, nie mogę oczywiście zapomnieć o moich widzach, również bardzo serdecznie dziękuję za wytrwanie do końca. Trwajmy w roztropności, trwajmy w naszej walce o chrześcijańskie cnoty, trwajmy na modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maria Stella. Dei mater alma, atque semper virgo.